Witam Was na YouTubie, na który się przeniosłam z Facebooka, dlatego, bo na Facebooku mnie oczywiście zbanowali, więc przez miesiąc będę tutaj nadawać. Chcę Wam w tym podcaście opowiedzieć, czym jest pułap cenowy i co to w ogóle za projekt, gdzie się narodził, kto go wymyślił. Wygląda na to, że pomysł narodził się w głowie pani Janet Yellen. Pani Janet Yellen jest sekretarzem skarbu USA, czyli odpowiednik naszego ministra finansów. Jak na ministra finansów przystało, pani Janet Yellen jest żydowskiego pochodzenia. Pani Janet Yellen odwiedziła Polskę, jak widzicie na zdjęciu, udała się oczywiście do Muzeum Polin, to jest mekka odwiedzających dyplomatów amerykańskich. Pani Janet Yellen umyśliła sobie, uroiła sobie w swojej głowie, że jeżeli powstanie kartel wszystkich odbiorców rosyjskiej ropy, to jeżeli te kraje będą zdyscyplinowane i się wszystkie namówią, to ustalą cenę, po jakiej Putin będzie musiał im tą ropę sprzedawać. Pomysł nie jest oczywiście nowy, dlatego że 30 lat wcześniej, jak widać, pani Janet Yellen jest osobą wiekową, czyli nawet może to z autopsji pamiętać, 30 lat wcześniej taki numer zrobił Reagan, czyli Stany Zjednoczone z pomocą Arabii Saudyjskiej tak obniżyły ceny ropy, że cała rosyjska gospodarka się zachwiała, po czym nastąpił upadek Związku Radzieckiego. Waszyngton stwierdził, że czemu by tego nie powtórzyć. Pani Janet Yellen niby ma te pomysły skrystalizowane, bo to ogłosili w maju, nie wiem, czy mówiłam, w maju, ale zapytana przez dziennikarzy, jak ona sobie to wyobraża, że ona praktycznie to nie wie, jak ustalić pułap cenowy, ale dodała szczerze, a to jest po prostu świetny mechanizm przymusu. No to już wszystko wiemy. Pani Janet Yellen, no to znaczy Biden, zgodnie z tym pomysłem udał się lobbować przede wszystkim oczywiście do Arabii Saudyjskiej. No i co go spotkało w Arabii Saudyjskiej, to jak widzimy na zdjęciu, jak to później analitycy skomentowali, przywitali się pięściami. No tak jak to zdjęcie przedstawia, taki był wynik tych rozmów. Trzeba pamiętać, że 30 lat temu pozycja Stanów Zjednoczonych była inna i pozycja krajów naftowych, producentów nafty była inna. Stany Zjednoczone wywierały wtedy silny wpływ, a 30 lat odkąd 30 lat minęło, wszyscy nafciarze poznali, czym jest smak buta amerykańskiego żołnierza. Kraje zostały doprowadzone do ruiny, Afganistan całkowicie, Irak się ledwo co dopiero teraz podnosi, Libia w miarę przyzwoitego kraju, gdzie wskaźniki HDI były na poziomie polskiego, stała się właściwie ruiną. Więc nie ma się co dziwić, że książę Mohammed bin Salman odniósł się z wielką rezerwą do amerykańskich pomysłów, szczególnie, że Biden nie przyjechał z propozycją gospodarczą, tylko z propozycją politycznego nacisku i zaangażowania Arabii Saudyjskiej w swoją wojnę energetyczną z Rosją. Jak książę wita się z innymi przywódcami państw, no to możecie Państwo tutaj sobie na zdjęciu zobaczyć, z Erdoganem, z Putinem, no i oczywiście filmik ze spotkania grupy G20, gdzie książę wita się z carem Putinem, jak dwaj koledzy z podwórka. Dwaj koledzy z podwórka. 9 czerwca Departament Stanu USA apeluje do Indii, aby zbytnio nie zwiększały zakupów ropy z Rosji. O co chodzi? Pozycja Indii
i Chin jest krytyczna i odpowiadają za prawie 50% rosyjskiego eksportu ropy. Zdaje się, że jeszcze, że to może dochodzić do 50%, dlatego że cały kryzys energetyczny, kryzys ukraiński doprowadził do tego, że Indie zaczęły sprowadzać ośmiokrotnie więcej ropy z Rosji niż do tej pory. Ze 100 tysięcy baryłek dziennie dochodzi do 800 tysięcy baryłek dziennie. Również Chiny zwiększyły udział. Tym sposobem cały pomysł embarga na rosyjską ropę doprowadził do tego, że Rosja sprzedaje to, co sprzedawała, ale ceny na skutek tych zawirowań skoczyły do niepotycznych pułapów i Rosja właściwie finansuje tylko i wyłącznie ze sprzedaży ropy tą całą wojnę, która jest prowadzona na Ukrainie i jeszcze na tym zarabia. Indie no niechętnie zapatrują się na udział właśnie w tym amerykańskim projekcie. Jak oświadczyły, że są zadowolone ze stanu rzeczy, jaki jest w tej chwili. Ropa jest dostarczana po rozsądnych cenach i w ilościach potrzebnych jego krajowi. Więc Indie są generalnie w kropce, dlatego że Indie stały się polem jednak do inwestycji amerykańskich, dlatego że Indie postrzegane są przez amerykańskich strategów jako państwo kontrujące Chiny, jako konkurent Chin. Czy spodziewają się, że może na przykład dojść tam do jakichś konfliktów, nawet konfliktów zbrojnych, że ewentualnie Stany Zjednoczone sobie tak planują, żeby może tak wpuścić te Indie w jakiś konflikt, czyli w typową proxy war z Chinami. Więc Indie też nie chcą za bardzo tym Stanom Zjednoczonym tak ostro odpowiadać, dlatego że też są gospodarczo w pewnym stopniu od Stanów Zjednoczonych uzależnione. Jednak na wielką rezerwą odniosły się do tego apelu i niejaki Amos Hochstein, który cieszył się, że on tam razem z tą delegacją amerykańską będzie, powiedział, że apel USA to już zakrawa na kompletną desperację. W pewnym momencie USA zaapelowały, żeby Indie nie korzystały z cierpienia konsumentów europejskich i amerykańskich. Do czerwca premier Włoch przyznaje, że ograniczenie cen energii z Rosji to cel geopolityczny. Tutaj we Włoszech to trzeba się też zatrzymać, dlatego że no, Mario Draghi tutaj bzdury opowiadał, że mamy do tego wszystkie wystarczające narzędzia, wystarczy złagodzić wzrost cen energii, zrekompensować koszty i powstrzymać inflację. No, różowa przyszłość. Włochy nie importują, głównie Włochy importują przed kryzysem, importowały gaz z Algierii. Algieria przed kryzysem dostarczała do Europy 25% gazu i jak się rozpoczął kryzys, to Włosi zaczęli molestować przywódców Algierii, aby zwiększyli dostawy. Przywódcy Algierii grzecznie powiedzieli, wykpili się, że niestety nie mogą, bo nie mają infrastruktury, że oni mogą w najbliższych latach, oczywiście mogą zwiększyć dostawy, ale to będzie jakiś rok 24, 25, no więc w tym czasie to już nie jeden rząd europejski upadnie. No i chyba Mario Draghi zdał sobie z tego sprawę i 2 tygodnie później po tym oświadczeniu złożył swoją rezygnację, która nie została przyjęta, dlatego, bo który samobójca przejmie władzę w dobie takiego kryzysu. Tymczasem pani Jelen lobbuje.
Odwiedza Koreę Południową, odwiedza Singapur, odwiedza Indonezję, no i Indie. No, i opowiada, że w ogóle wszystkie kraje, może nie mówi, że są zainteresowane, no ale żaden kraj nie odpowiedział jej nie. Że jak oni to mówią, według wysokiego rangą urzędnika, z którym również rozmawiała gazeta, to jest dane podane przez TAS chyba. Indie nie złożyły żadnych obietnic dotyczących pułapu cen ropy, ale rzekomo nie wyraziły swojej niechęci do tego pomysłu. Zaznaczył, że szefowa Departamentu Skarbu USA przed wyjazdem do Azji omawiała te kwestie ze swoimi indyjskimi odpowiednikami, ale nie spotkała się z nimi na marginesie szczytu ministrów finansów i szefów banków centralnych krajów G20 w Bali. No tak enigmatycznie to powiedziała, ale Putin tutaj postanowił dmuchać na zimne. I wraz z Iranem, który też jest zagrożony knowaniami amerykańskiej polityki oraz z prezydentem Turcji, zrobili szczyt Teheran 22 i określili to, że trójka narzuca swoją grę Zachodowi. Putin, rozmawiając z dziennikarzami w Teheranie, wspomniał o przeróżnych fałszywych pomysłach na ograniczenie ilości rosyjskiej ropy, ograniczenie cen i z przekonaniem powiedział: ceny ropy wzrosną. Moskwa, Teheran i Ankara chcą współpracować bez narzucania im polityki, stanowisk i agendy USA. Ten sygnał nadszedł od tych przywódców, jak Państwo widzą na zdjęciu, panowie w dobrej komitywie z zadowoleniem prezentują swoją współpracę. Amerykanie łudzą się, że nie wiem na jakiej podstawie, że skoro Rosja i Iran są producentami ropy, to powinny ze sobą konkurować. Tak jakby nie wiedzieli o tym, że istnieje OPEC, który ustala limity na produkcję. W związku z tym każdy producent ropy bez problemu ją sprzedaje. Putin nawet powiedział, że ropę czy gaz, że LNG każdy kupi. Pani Jeleń dalej nie traci rezonu 27 lipca i rozmawia z Unią Europejską. 20 lipca, przepraszam, 28 lipca Biden i Xi Jinping rozmawiali telefonicznie, ale jeden nie poruszył spraw limitu cen ropy, a drugi nie poruszył spraw Tajwanu. 12 sierpnia, czyli przeskakujemy prawie 3 tygodnie, w końcu odezwała się Indonezja, która stwierdziła, że odrzuci apele USA o ograniczeniu cen rosyjskiej ropy, jak donosi South China Morning. Dżakarta nie ma ochoty opowiadać się po żadnej ze stron i ryzykować swoją neutralność polityczną w konfrontacji między Rosją a Zachodem. Na pomysły wprowadzania pułapu cen na gaz, za tym pomysłem bardzo, bardzo się spodobał to naszej Urszuli von der Leyen. Minister gospodarki Niemiec powiedział, że wprowadzenie pułapu kosztów gazu doprowadziłoby do wielu problemów. No i jak się okazało, miał rację. I teraz 2 września wydarzyło się spotkanie bardzo ważne G7, ministrowie finansów G7. Tutaj na zdjęciu Państwo widzą tych ministrów finansów sprzed 3 miesięcy, gdzie G7 spotkało się w Bonn, ale od tego czasu się nic nie zmieniło, więc ta sama ekipa wydała z siebie oświadczenie, które Państwu przeczytam, i to jest: potwierdzamy nasz wspólny polityczny zamiar sfinalizowania i wprowadzenia w życie kompleksowego zakazu świadczenia usług transportu morskiego, ropy naftowej i produktów naftowych pochodzenia rosyjskiego w skali globalnej.
Świadczenie takich usług będzie dozwolone tylko w przypadku zakupu ropy po cenie lub cenie niższej od pułapu określonego przez szeroką koalicję państw gotowych przystąpić do wprowadzania limitów cenowych. Jak oświadczyli, zadowoleni, uważali już, że zdobyli świat, wzięli pieniądze z kasy i poszli na piwo. 2 września wydarzyło się oczywiście również drugie. Rozpoczęły się ćwiczenia Wostok 22 i w tych ćwiczeniach, to są ćwiczenia militarne, wzięły udział Indie i Chiny. W dyplomacji jest czasami pewne mowę ciała, gesty, sposób witania się, sposób przyjęcia gościa, między innymi też udział w danych wydarzeniach też jest swego rodzaju polityczną deklaracją. Więc chociaż nie zarówno Indie, jak i Chiny nie nagłaśniały swojego udziału w tych ćwiczeniach w grach wojennych Wostok 22, które się odbyły w Rosji, niemniej jednak Rosjanie oczywiście prezentowali te zdjęcia. No już sam fakt udziału coś znaczy. Więc zarówno Indie, jak i Chiny delikatnie zwracają uwagę, że oni raczej nie będą przystępować do ataku na Rosję, chociaż nie wypowiadają tego wprost. Tutaj Państwo widzą na zdjęciach drużynę chińską, prezentowane rakiety BrahMos, to współpraca, efekt współpracy wojskowej Rosji i Indii, no tutaj w czasie gier wojennych czołgami, no taki przekaz dla świata. Po G20 eksperci właściwie nie zostawili suchej nitki na pomyśle ministrów finansów siódemki. Stwierdzili, że na przykład Ronald Smith, starszy analityk w BCS Global Markets, to jest niewykonalne, to ustalenie pułapu ceny rosyjskiej ropy. Gdyby na przykład Unia Europejska próbowała to wdrożyć, oczekiwałbym takiej samej reakcji, jaka została już udzielona na propozycję ograniczenia cen ropy. Rosja prawdopodobnie odmówiłaby sprzedaży do tych krajów, które ograniczają cenę. Kolejny analityk powiedział, że w ogóle Unii Europejskiej będzie bardzo trudno przygotować taki dokument, dlatego że Gazprom ma osobne kontrakty długoterminowe na dostawy rosyjskiego gazu z każdym krajem osobno Unii Europejskiej. Dlatego będzie Komisji Europejskiej trudno przygotować, a po drugie wprowadzenie pułapu cenowego na gaz może wstrzymać dostaw, Gazprom wstrzyma dostawy, jeżeli będzie na przykład cena zbyt niska. W czerwcu szef Gazpromu Aleksiej Miller podczas Petersburskiego Międzynarodowego Forum Ekonomicznego tłumaczył, że jedną z przyczyn zachodzących procesów na światowym rynku energii jest europejski trzeci pakiet energetyczny, który niedawno zniósł powiązania ceny gazu i notowań ropy naftowej. Teraz nie chcą go pamiętać. Według Millera wszyscy konsumenci chcą powrócić do powiązania cen kontraktowych gazu z cenami ropy, ponieważ są niższe ceny gazu. Od gazu jest się bardziej uzależnionym, dlatego że ropa jest transportowana tam tankowcami, nie wymaga aż takiej infrastruktury stałej, jak ciągnięcie rurociągów. Skraplanie gazu i transport gazu skroplonego jest oczywiście droższy. W związku z tym dawniej były te ceny powiązane, a teraz w przypadku rozdzielenia tych cen ropa sobie idzie swoim drogą, a gaz swoją drogą. Łatwiej gazem jest terroryzować Europę i, no i Putin ma tego smoka i nie waha się go użyć. Dobra. A teraz 3 września Global Times odkrył, że Stany Zjednoczone
Nie krzyczą o tym, nie mówią, ale są największym zwycięzcą europejskiego kryzysu energetycznego, dlatego że w dobie, gdy 13 krajów zaprzestało odbierać w ogóle gaz z Rosji, zostały zmuszone do importowania go ze Stanów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone oczywiście nie stosują pułapu cenowego na swój gaz, więc dostarczają go po tych astronomicznych cenach i korzystają z koniunktury. Washington Post stwierdził 4 września, że realizacja pomysłów G7 na ograniczenie rosyjskich cen ropy jest bardzo problematyczna, delikatnie mówiąc. Katrin Rampel, felietonistka, powiedziała, że istnieją powody, by być sceptycznym, czy rzeczy, które na papierze wyglądają rozsądnie, będą działać w prawdziwym życiu. Podkreśliła, że monitorowanie i realizacja tego rodzaju zobowiązań może być trudna. No ja tutaj się z panią Katrin nie zgadzam, bo stwierdzam, że te pomysły na papierze wyglądają nierozsądnie. No i 5 września chińskie MSZ w końcu ogłosiło swoje stanowisko, czyli sprzeciwiło się wprowadzeniu przez kraje G7 pułapu cenowego na rosyjską ropę, czyli nie przystępuje do kartelu. Pani rzeczniczka Mao Ning na dodatek powiedziała, że ropa ma ogromne znaczenie dla zapewnienia światowego bezpieczeństwa energetycznego. Mam nadzieję, że odpowiednie kraje podejmą konstruktywne wysiłki, a nie na odwrót. Financial Times 6 września, a może, dobra, przeczytam, ale tego nie rozumiem. Może ktoś to zrozumie. Komisja Europejska proponuje dwie opcje pułapu cenowego rosyjskiego gazu. Według publikacji pierwsza opcja, może złe tłumaczenie, ale przeczytam. Według publikacji pierwsza opcja polega albo na wprowadzeniu limitu ceny maksymalnej na cały gaz importowany z Rosji, albo na ustanowieniu jednego nabywcy gazu rosyjskiego, który będzie negocjował ceny paliw. Bruksela uważa, że takie działania mogą prowadzić do ryzyka wystąpienia siły wyższej Pana Boga? W kontraktach europejskich koncernów z Gazpromem i możliwej eskalacji napięć geopolitycznych. Druga opcja zakłada podział krajów Unii Europejskiej na tak zwaną strefę czerwoną i zieloną, w zależności od stopnia ryzyka przerw w dostawach gazu. W czerwonej strefie ceny mogą być ograniczone, podczas gdy w zielonej strefie ceny mogą pozostać wystarczająco wysokie, aby ułatwić przepływ gazu do krajów strefy czerwonej. Ten środek, jak czytamy w dokumencie, będzie trudny do wdrożenia, będzie w dużej mierze zależeć od koordynacji między krajami Unii Europejskiej. No jakaś fantazy po prostu. Odpowiadając na pytanie dziennikarza CNBC, czy Indie zamierzają przyłączyć się do inicjatywy G7, minister powiedział, że kwestia ograniczenia cen ropy wymaga wnikliwej analizy. Jest wiele rozmów, które dotykają bardzo wielu czynników. Co będzie oznaczać ta propozycja? Rozważymy ją bardzo dokładnie. Ale dodał. Powiedziałbym, że Europejczycy kupują więcej rosyjskiej ropy w ciągu jednego dnia niż Indie w całym kwartale. Byłbym zaskoczony, gdyby nadal tak nie było. Ale tak, kupimy ropę z Rosji, kupimy wszędzie, powiedział minister. Zaznaczył też, że nie uważa za naganne importowanie rosyjskiej ropy w kontekście wydarzeń na Ukrainie. No to odezwał się zirytowany OPEC, który kategorycznie powiedział, że nie będzie poświęcał swoich interesów w imię kombinacji geopolitycznych USA i Unii Europejskiej. W przypadku wprowadzania restrykcji cenowych na rosyjską ropę naruszony zostanie mechanizm cenowy na światowym rynku węglowodorów, co jest sprzeczne z interesami krajów produkujących ropę. Pisze o tym dziennik Global Times. 7 września Putin na sesji plenarnej Wschodniego Forum Ekonomicznego, no zamieszczę Państwu filmik z tej sesji, Putin nazwał pomysł nałożenia pułapu cenowego na rosyjskie surowce energetyczne absolutnie głupią decyzją.
Jeśli ktoś spróbuje ją wdrożyć, nie przyniesie ona nic dobrego dla tych, którzy tę decyzję podejmą, powiedział. Ponadto istnieją zobowiązania umowne. Strona rosyjska jest gotowa je w pełni wypełnić. A jeśli zostaną podjęte jakiekolwiek decyzje natury politycznej, które są sprzeczne z umowami, po prostu nie będziemy ich przestrzegać. Embargo nałożone przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone na zakup rosyjskiej ropy doprowadziły do gwałtownego wzrostu cen, co pozwoliło Federacji Rosyjskiej na przekierowanie dużych ilości surowców na inne rynki, przede wszystkim do Indii i Chin, a nawet zwiększenia przychodów. Putin poza tym przywołał taką puentę bajki rosyjskiej, zamrozić, zamrozić wilczy ogon. No ta bajka chyba nie jest znana w Polsce, no ja jej nie znam. Wilk spotkał lisa, który sobie tam upolował jakieś rybki. No i chciał mu te rybki zabrać. No ale lis, jak to lis chytry, wcisnął kit wilkowi, że on te rybki łowi na ogon w tym właśnie jeziorze, że wsadza ogon do jeziora i jak pomacha ogonem, to się rybki łowią. Ale lis miał takie malutkie rybki, no więc wilk poleciał do tego jeziora, wsadza ogon, no i ten ogon rusza tym ogonem, no coraz ciężej idzie, więc wilk myśli, no to znaczy się coraz ciężej, bo zaczyna zamarzać. Więc wilk sobie myśli, o jaka wielka ryba się łowi, ale ja jeszcze potrzymam ten ogon, to się na pewno złowi jeszcze większa. No i tak trzymał ten ogon, aż w końcu ogon przymarzł do tego jeziora, później przyszli ludzie ze wsi i po prostu wilka utłukli. No i to właśnie jest taka przypowieść o chciwości i chytrości. 7 września, no tutaj Ursula von der Leyen, oczywiście Komisja Europejska przedstawiła Unii Europejskiej propozycję wprowadzenia pułapu cenowego na gaz z Rosji. Komisja Europejska proponuje ograniczenie rosyjskich cen gazu, ponieważ ceny energii elektrycznej stały się astronomiczne z powodu manipulacji na rosyjskim rynku i przyczyn klimatycznych. To już tak ciszej dodała. Komisja Europejska uważa, że decyzję można podjąć bardzo szybko po porozumieniu z krajami Unii Europejskiej, z których 13 już przestało otrzymywać paliwo. Po tym oświadczeniu Węgry czekają na wyjaśnienie, bo tak za bardzo nie wiedzą, jak to Komisja Europejska widzi. Dlaczego? Dlatego, że tutaj momencik, tutaj sobie powiększę, bo tutaj są kwoty. Więc tak, Unia Europejska proponuje ograniczenie rosyjskich cen gazu do 50 euro za megawattogodzinę, czyli mniej więcej 1/5 obecnej ceny giełdowej, ceny spot, co odpowiada 520 euro za 1000 metrów sześciennych gazu. Chcę przypomnieć, że w 2017 albo 2017 roku Putin na jakimś tam briefingu powiedział, że Polska dostaje gaz po 185 dolarów za 1000 metrów sześciennych. W ogóle szukałam tych cen i w ogóle jest bardzo trudno znaleźć w ogóle tych cen i jedyne znalazłam taką stronę niemieckiej giełdy, ona się nazywa Gaspool, Gaspool. To można sobie tam po prostu znaleźć, więc proszę sobie wyobrazić, jak ceny gazu kształtują się dzisiaj, jak się kształtowały w 2017 roku, czyli Unia Europejska proponuje 50 euro, to jest cena, która jest niższa niż kupowała Unia Europejska sprzed kryzysu. Bo tam kupowali chyba po 60 czy 70 jakoś we wrześniu ubiegłego roku.
No tak sobie właśnie uradzili i zadowoleni, no bo przecież wiadomo, że mają wszystkie instrumenty i wystarczy tylko ograniczyć ceny i powiedzieć strasznemu Putinowi, że mają kupować, że my będziemy kupować po tej cenie, a Putin oczywiście już leci gaz dostarczać. Ale znalazł się, to się wszystko dzieje. Tak, 7-9 września. 9 września znalazła się jakaś ruska onuca. Nagle Belgia, ktoś z Belgii powiedział, a czemu tylko ograniczać cenę dla gazu rosyjskiego? Wszystkim ograniczamy. No to już obserwatorzy amerykańscy zadrżeli. Ale amerykańscy obserwatorzy chyba już mieli świadomość, bo tak jak im idzie z ograniczaniem ceny ropy, to spodziewają się, że ograniczanie cen gazu będzie podobne. 9 września Austriacy powiedzieli, że nie mogą poprzeć pomysłu, dlatego że są uzależnieni od dostaw rosyjskich. 9 września Indie się odezwały i ogłosiły sceptycyzm rynku światowego wobec pułapu cenowego rosyjskiej ropy. Tutaj jest zaraz. Advale Adeimo w piątek podczas wideokonferencji zorganizowanej przez waszyngtoński Brookings Institution przypomniał, że po rozpoczęciu Waszyngton i jego sojusznicy nałożyli sankcje na Federację Rosyjską, realizując dwa główne cele: pozbawić Moskwę dochodów niezbędnych do prowadzenia operacji specjalnej. A ja tu za TAS podaję, a także podkopać zdolność Rosji do zarobkowania wojny w przyszłości. Jednak jest jeden składnik rosyjskiej gospodarki, który rodzi sobie nawet lepiej niż przed wybuchem wojny – przemysł naftowy. Tego lata Rosja była w stanie eksportować surowce energetyczne po cenie o 60% wyższej niż w zeszłym roku. To więcej niż zrekompensował spadek eksportu. To sytuacja nie do zaakceptowania dla naszych sojuszników i narodu ukraińskiego, powiedział. Alleluja. No i co się wydarzyło 9 września pod wieczór, ale 10 września ogłosił to Telegraf i Unia Europejska nie zgodziła się na pułap cenowy gazu z powodu ultimatum Putina. A 11 września sekretarz skarbu USA, pani Yellen, jakby kpiąc samej siebie, nie wykluczyła wzrostu cen ropy w związku z działaniami przeciwko Rosji. Tym razem się nie udało, ale następnym razem? A? Też się nie uda! Piękne chmury! Jedziemy, książę! Zobacz tam! Dziękuję Państwu. Dobranoc.